Dzień dobry, witam Was serdecznie i pozdrawiam. Muszę się tu zatrzymać. Witam. Idziemy dzisiaj na grzybki sprawdzić, bo czytałem, że się pokazały podobno borowiki. Krasnoborowik, ceglastopory. Mam tu parę miejsc, także przegląd, nie? Zrobimy przegląd, sprawdzimy, czy to faktycznie jest tak, jak mówią, czy nie. Bo wiem, że tu w maju zaczynają rosnąć, ale no zobaczymy. Pogoda jest. Worek wziąłem ze sobą oczywiście. No i tak po drodze sobie tak po prostu delikatnie coś sobie tu wybieram, tak? Jakieś butelki, jakieś takie rzeczy. Co to jest w ogóle? O. Co to jest? Ja pierdziela, ja rękawiczek nie wziąłem. Mówię, śmieci nie będzie. A jak u mnie nie będzie, jak są. Patrz, jakie to jest długie. Co to jest w ogóle? Ja. Dobra. Zabierzemy do worka. Trudno. Umyję się w samochodzie, mam chusteczki od Bożenki, co dostałem w paczce. Pozdrawiam cię, Bożenko. Sądczak. To sobie umyjemy rączki. Także już tam trochę wpadło tych śmieciuchów. Myślę, że za dużo nie nazbieramy. Idziemy, bo ja dzisiaj, wiecie, no śmieciuchy to są tak przy okazji po prostu. A ja teraz idę sprawdzić, czy coś się tam pokazało, wykluło. Jakiś borowiczek malutki. Ale by było piękności, by były. Super by było, ale znając życie, Ares, obkręciłeś mnie. Patrzcie, jak on mnie obkręca tą smyczą. Muszę się obkręcić, sorry. Chodź tu. Nie tędy, naprawdę. Patrz. Ares, nie umiesz chodzić na smyczy. Muszę to przekroczyć. No patrz, on szaleje normalnie. No dobra. No to idziemy tu. Do lasu zobaczyć. Jeszcze tam jest jakaś buteleczka. Od razu widzę. To weźmiemy i idziemy na te borowiczki zobaczyć. Może się uda coś, oby. A jak nie, no to trudno. Powiem wam, chodzę. Jak na razie nic nie zauważyłem. W przyszłym tygodniu ma podobno lać. Nie wiadomo. Ciepło ma być, ma padać. To może po tym tygodniu dopiero się coś pokaże. Ale warto iść po prostu do lasu na spacer i sobie tak pochodzić, pospacerować dla spokojności. Przy okazji oczywiście już mam pół worka śmieciuchów. Widzicie, takie grzybki rosną w lesie. Tego to jest masa. Tego to jest masa. Heinekeny, lechy, wszystkie plastiki, różnego rodzaju folioki. Ale jak na razie grzybków nie widzę. Widzę, wszedłem powolutku, no ale wiecie, dopiero sobie wszedłem do tego lasu, ale może jeszcze coś się znajdzie. Zawsze jest nadzieja, póki jesteśmy w lesie. Ale jak nawet nie będzie grzybków, to i tak, wiecie, śmieciuchy będą wyniesione. To mi będzie bardzo cieszyć. A i tak, wiecie, skupiam się trochę. Najgorzej trafić tego pierwszego grzyba, wiecie, żeby dostosować ten wzrok. Ale, bo jak będą, to może jakieś malutkie. To też, wiecie, ceglastopory, gniewusy, ja tak mówię na nie. Ciężko je takie małe zauważyć. Strasznie je. One są podobne do tych liści i trzeba powolutku chodzić, powolutku. Tak jak mówię zawsze, powolutku. Więcej się nazbiera grzybów, jak się będzie chodzić powoli, jak są oczywiście. Niż jak będziemy latać po tym lesie. A przy okazji, oczywiście. No nic, idziemy tam zobaczyć. Nie, w sucho tak nie ma w sumie, bo jeszcze kałuże w lesie są, to nie jest tak źle.
Tam pójdziemy, pooglądamy, zobaczymy, przejdziemy się. Śmieciuchy wypadł z lasu i będę zadowolony, szczęśliwy, nawet jak grzybów nie będzie, ale jakiś rekonesans będzie. Choć tu, ale powiem wam, na razie nie ma, ale już się dałem nabrać dwa razy. Już myślałem, że to grzyb, taki mały, wiecie, gniewuszek, a to liście. One niektóre te liście tak się układają w kształcie grzyba, że po prostu, ale jak zobaczyłem, to człowiek się tak aż serce mocniej zabiło, ale nie wiem, czy coś znajdę dzisiaj. Tam idę, bo coś widzę. Nie, to jest też liście. To nic, pochodzimy jeszcze parę śmieciuchów, zabierzemy stąd. Chodź tu. Ale tam saterek jest nawet. Powiem wam, elegant. Tak po lesie pochodzić. Po spokojności. Jeszcze jakby tego nie było, to już całkiem by było rewelacja. Mistrzostwo świata by było. Ale co zrobić? No to jest jakiś... Tam gdzie są ludzie, tam są śmieci, no niestety. Tak to wygląda, tak to działa, ale to tak nie powinno działać, no ale... Karać, jeszcze raz karać, to może się wtedy nauczyć. Bo inaczej, pobłażaniem to się nic się nie nauczy. Nie ma takiej opcji, żeby się nauczyć. A jak będziemy karać za śmiecenie, to... Tak, w innych krajach jest. Jak się spotkają, że wyrzuca śmieci cokolwiek. Dostałem taką karę, że o, się odechcę do końca życia śmiecić. Tak jest. Ale w Polsce jest jeszcze jakiś taki... Ludzie widzą, że ktoś tam wyrzuca śmieci, albo wyrzuca jakieś tam... Zostawia po napoje, jakieś butelki na plażach, cokolwiek. Nie zwrócą uwagi na to. Jakieś w Polsce jest takie przyzwolenie jeszcze na te śmiecenie. Nie wiem dlaczego tak jak się dzieje, ale nie powinno być. Tak nie powinno to działać, no niestety. No ale co zrobić? Patrzcie, no nie ma gdzie być. No. Nic, jeszcze idziemy trzy miejsca zobaczyć. Może akurat tam bardziej wilgotno. Takie wilgotniejsze bardziej miejsca. Bo tu widzisz tych liściastych, jeszcze nie czas, ale myślę, że jak trochę popada jeszcze, teraz ciepło jest, to coś ich będzie. Zobaczymy, idziemy dalej. Musimy tu jakoś przejść, ale chodź tędy, Ares, chodź. Ares, chodź tędy. Powiem wam, nie znalazłem ani jednego. No, chodzę powolutku, chodzę. Mówię, jakiś mały grzyb gdzieś by się pokazał, ale mam jeszcze jedno takie miejsce, ale no może nie jedno, ale jest za daleko po prostu. Tam nie pójdę, bo już godzinę gdzieś chodzę, a jeszcze mam tutaj trochę do przejścia. No szkoda, bo no, chciałbym wam pokazać, bo nawet bym nie brał, ale no to nie ma sensu jednego grzybka brać. Wiecie jak u mnie. Gęsto zostawiam grzyby po prostu. Ale tak po prostu do filmów. Byłoby fajnie. A nie tylko te śmieciuchy pokazywać. No wiadomo. Śmieciuchów zawsze będzie dużo. Może już teraz nie jest w lesie, ale... Zawsze się coś tam nazbiera. No, jeszcze nie czas, może tydzień. To te pierwsze kozaczki i te borowiczki może się pokażą. Złomik jest, widzicie. O. Nie biorę. No nic, jeszcze pójdziemy tutaj się porozglądać. Znowu
Dziki szalały. Widzicie? Za truflami. Poszukamy jeszcze, pójdziemy tu prosto, potem w lewo. Jak tam nie będzie, to już trudno. Ale przynajmniej, wiecie, troszkę śmieciuchów wpadło. Także i tak spacerek będzie. Będę zadowolony ze spacerku. Przy okazji coś dobrego się dla środowiska zrobiło. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, ile kamienia. Oni tam w lesie robią te rury. Oni stąd tu ładują. Przywożą tu, potem tam. Wywożą. Ale to nie o tym. To jest akurat dolomit. Tylko o tym. Wypił sobie i rzucił po prostu tutaj. Żeby się roztrzaskało, no nie? Bo nie mogłoby być przynajmniej w całości tu leżeć obok. Położyć. Czy tam, czy cokolwiek, to bym to wziął. Ale nie, po co? Roztrzaskać to lepiej. Masakra. Debilis. Katastroficznie. Dobra, ja to ładuję. Idziemy w tamtym kierunku, tam. Zobaczyć, jeszcze tu po tych drzewkach się przejdziemy, zobaczymy. To nie są diamenty. To nie są diamenty. Samochodówka. Szybę rozwalił. Ale żeby szkło pozbierać? Po co? Dobra. No dobra. No nic nie znalazłem. No niestety, tak czasami też bywa. Stamtąd też przyszli. No niestety, no ale... Znaczy, nie, że nic nie znalazłem. Z grzybków nic nie znalazłem. Tu śmieciuchy są oczywiście, zobaczcie. Jest jakieś pół woreczka śmieciuchów. Dobrze, że to wypada z lasu. I flaszki i takie rzeczy. No ale my... Było... Grzybków nie było, no niestety. Starałem się znaleźć coś, ale... No nie ma, no nie ma. Musimy poczekać jeszcze parę dni. Może pójdę jeszcze w inne miejsce zobaczyć, czy tam się coś nie wykluło. Ale nie obiecuję. Może jak będzie padać, bo ma być w nocy, teraz już cieplutko. No dzisiaj było prawie 10 stopni, także tak, grzybków jest super. No każdy teraz po prostu chce sobie iść i zobaczyć, czy te grzybki rosną, czy nie, bo każdemu to frajdę sprawia. Może nie każdemu, ale w większości z nas. Tak samo mi. No i taki spacerek był po prostu. No. Wyszło co wyszło. No nie zawsze jest to, co się chce. Ale to znika z lasu i to jestem zadowolony. Spacerek jest. Ares też jest zadowolony. Także no. Tak to wygląda. No. Złe zna, jak to mówię, jak to mówię, rzeczywistość. Dobra, no to trzymajcie się i subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I do następnego. Zobaczymy, co się wydarzy.